No dobra, już. Super. I z kolejnym wdechem na palcach z mocnym brzuchem przechodzimy do przodu, do skłonu uttanasana. Stopy na szerokość bioder i puszczamy luźno plecy, ugięte nogi. Możemy złapać się za łokcie. I znowu delikatnie pobudzać się na prawo, na lewo. I prostować raz jedno kolano, raz drugie. Puszczamy luźno kręgosłup. Możemy rozluźnić ręce. Spróbować wyprostować delikatnie nogi. Skłonić się jeszcze bardziej do ud. Super. I z wdechem połóżcie lewą dłoń przed stopami po środku na macie. Miejcie lewe kolano i z wdechem otwórzcie się na skręt tułowia. Prawa ręka idzie do góry. Patrzymy do góry. Głęboki oddech. Super. I z wydechem wracamy dłonią na matę. Zmiana prawa ręka na macie. Kolano prawe ugięte. Wdech. Lewa ręka. Kładziemy czubki palców na macie, prostujemy długie plecy Ardha Uttanasana. Kolana mogą być delikatnie ugięte albo wyprostowane. Wtedy możemy położyć dłonie na piszczele. Chcemy, aby cały kręgosłup był w jednej prostej linii od kości ogonowej po czubek głowy. Czyli nie zadzieramy teraz twarzy głowy do przodu, tylko patrzymy na matę. Super. I znowu rozsuwamy stopy na boki. Pod kątem 45 stopni i z wydechem siadamy do malasa. Głęboki oddech, długie plecy, kolana napierają na łokcie, łokcie napierają na kolana. Jeżeli nie jesteście w stanie usiąść tutaj nisko w tej pozycji, możecie spróbować podnieść pięty albo podłożyć jakiś kocyk pod pięty. Wtedy może będzie Wam łatwiej. Wszystko tutaj zależy od budowy ciała, niekoniecznie od rozciągnięcia. I jeszcze kilka głębokich oddechów. Super. I z wydechem odkładamy dłonie na matę. Podnosimy biodra i na sekundkę, na trzy oddechy znowu wracamy do skłonu, do przodu. Super. Do psa z głową w dół. Wdech, prawa noga do góry. Jesteśmy w trójnogim psie. Wydech, uginamy kolana, otwieramy biodro. Super. I z kolejnym wydechem przesuwamy kolano do klatki piersiowej, przenosimy ciężar ciała do przodu i stawiamy stopę pomiędzy dłoni. Odkładamy tylnie kolano, lewe kolano na matę, luzujemy stopę.